Pozdrawiam. Nocne nagrywanie. Fenomenalna walka w wykonaniu Gwozdyka i Beterbijewa. Naprawdę jeden i drugi czapki z głów. Panowie dali nam taką walkę, jak powinno dawać dwóch mistrzów świata niepokonanych. W ogóle ciekawostka taka, przyznam się szczerze, że nie wiedziałem. ESPN podaje tuż przed walką, że to była pierwsza walka w historii boksu. Nie wagi półciężkiej, tylko w historii boksu, kiedy dwóch niepokonanych mistrzów świata walczyło w by zunifikować tytuły. Rzeczywiście niesamowita sprawa. Rzeczywiście niesamowity poziom. Przede wszystkim to. Oczywiście zwycięstwo Beterbijewa stawiałem na punkty Gwozdyka. Dlaczego było inaczej? Wszystkim było dlatego inaczej, że nie dało się zatrzymać agresji. Nie dało się zatrzymać agresji Beterbijewa Gwozdykowi. Mówiłem w zapowiedzi, że to jest podstawowy punkt planu Teddy Atlasa. Zadajesz dużo ciosów, odpychasz go od siebie, on nie ma czasu się ustawić, nie ma czasu skrócić dystansu, nie ma czasu wrzucić tych swoich każdych silnych ciosów. Mówię każdych silnych ciosów, bo Beterbijew nie zadaje ciosów, żeby zadawać ciosy. On zadaje ciosy, żeby zrobić ci krzywdę. Natomiast no, to wyglądało z jednej strony, powiem tak, że słuchając komentatorów ESPN-u, to miałbym wrażenie, że Beterbijew pomiata Gwozdykiem. No, ale to jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ no, ESPN jest stacją, na której pokazuje swoje walki Bob Arum, który jest promotorem Beterbijewa. Niestety wiecie, że za każdym razem, kiedy mówię coś o boksie, to musi być coś o polityce boksu. Natomiast byłem zaskoczony tym, jak uczciwi byli sędziowie, bo sędziowie do momentu przerwania walki dawali 2-1 punktacja, zapisane mam tutaj 2-1 punktacja dla Gwozdyka, 87, 84, 86, 85 i 87, 83. No tutaj mielibyśmy o czym mówić, jakby walka trwała 12 rund, no bo jak widzicie, jeden sędzia daje 3 rundami do momentu zatrzymania walki dla Gwozdyka, drugi daje 4 dla Beterbijewa, czyli panowie widzą 5 rund zupełnie inaczej. No ale wygrał lepszy, co do tego nie ma wątpliwości. Gwozdyk nie wytrzymał przede wszystkim ciosów na korpus, to było wyraźnie widać. Ósma runda, te ciosy na korpus zaczęły już naprawdę wstrząsać Gwozdykiem, natomiast ciosy Gwozdyka nie robiły takiego wrażenia na Beterbijewie, jak on sam i na pewno Teddy Atlas się spodziewał. To tak w skrócie zupełnie podsumowanie tego, co widzieliśmy. Jedna z takich walk, które absolutnie zachęcam Was do tego, żebyście nagrali i zobaczyli, jeśli nie mieliście okazji oglądać. Pokaz absolutnie z dwóch stron. Teddy Atlas zdawał sobie sprawę po tej całej serii ciosów Beterbijewa, że jego zawodnik jest na pregu tego, żeby się poddać. To było wyraźnie widać w narożniku. Doskonała praca przy okazji kamer i głośników. Słyszymy wyraźnie, jak Teddy Atlas mówi do Gwozdyka w narożniku, mówi: słuchaj, to jest ten moment, kiedy twoje ciało nie chce, ale ty musisz zmusić twoje ciało do tego, żeby dalej walczyło. Spróbuj. To jest ten moment, w którym zostaje się mistrzem, albo się mistrzem nie zostaje. W następnej rundzie było już po przysłowiowej herbacie i nie dlatego, że Gwozdyk nie chciał, bo to jest doskonały pięściarz, do tej pory niepokonany, mistrz świata WBC, natomiast no, nic nie mogło zatrzymać Beterbijewa. Ja powiem tak, strach się bać, co będzie dalej. Przypomnijmy, że to była potwornie długa przerwa między walkami Czeczeńca walczącego dla Rosji. On to podkreśla zresztą na każdym kroku, że jego ojczyzna to Czecznia. Wyskoczył w koszulce z klubem bokserskim, bokserskiego klubu z Groźnego. Także tutaj te powiązania cały czas są i będą. Natomiast doskonały pięściarz. Przy okazji wiemy teraz doskonale, dlaczego jego były promotor Yvon Michel, Kanadyjczyk, nigdy nie chciał jego walki z Stevensonem, nie chciał jego walki z Alvarezem. Nie z Canelo, tylko z tym kolumbijskim Alvarezem, który walczy dla Yvona Michela. Wiedzieliśmy dlaczego. To był ten, moim zdaniem, najlepsza walka
widziałem 3 na żywo walki Beterbijewa, nie wiem, 5 czy 6 w telewizji dodatkowo, podobnie jak wy. Dla mnie absolutnie najlepsza walka. Nie spodziewałem się, że po tak długiej przerwie będzie aż tak dobry. To co Mark Ramsey, Kanadyjczyk, podczas pracy w Kanadzie z nim zrobił, to naprawdę była doskonała sprawa. Przed walką, kto jak typował? Bradley, mistrz świata, typował, że walkę wygra na punkty. Wygra na punkty. Gwozdyk, Andre Ward, uważał, że siła fizyczna w końcu przeważy. Natomiast już w trakcie walki zwracał uwagę na to, jak przytomnie potrafił zachowywać się Gwozdyk. Przypominał ten moment w 10 rundzie ze Stevensonem, kiedy niewiele brakowało, żeby Stevenson znokautował Gwozdyka. Rundę później było już po walce. Naprawdę tego typu walkę, którą się absolutnie z przyjemnością ogląda. Natomiast no nie mogę się nie powstrzymać, żeby nie powiedzieć paru zdań komentarza na temat amerykańskiej telewizji. Jakbyście oglądali tą walkę na ESPN-ie, no to zobaczylibyście, znaczy nie tą walkę, galę, to byście zobaczyli ją od 6 rundy w wykonaniu Collazo, dlatego że przedłużył się mecz drużyn futbolowych uniwersyteckich i transmisja zaczęła się 32 minuty później, kiedy zawodnicy już, że tak powiem, no, byli w trakcie boksowania. Przeniesiono ją na inną stację, no ale to tą stację trzeba było mieć. Nie każdy ma, nie każdy może wejść na internet, bo na internecie leciało to absolutnie na żywo. To tylko podkreślę jeszcze raz, co znaczy boks w porównaniu do na przykład futbolu amerykańskiego w wykonaniu drużyn uniwersyteckich. Jeszcze jedna rzecz. Tego samego dnia w Bostonie, niedaleko od Filadelfii, odbywała się gala UFC. Ponad 12 tysięcy widzów, dzisiaj niespełna 3400 sprzedanych biletów na taką walkę w Filadelfii. 3400. Dwóch niepokonanych mistrzów świata, unifikacja tytułów, historia, 3400 biletów. Pojedynek UFC kontra box, mimo że na tamtej gali spoglądałem bokiem na to, co się działo, wygrało zdecydowanie UFC. Tutaj chyba błąd promotorów. To jest, w Filadelfii jest taki układ, że jest wielu promotorów, którzy dużo mówią, natomiast niewiele robią. Niewiele z tego wynika. Uważam, że ta walka, która gdyby odbyła się na przykład w Nowym Jorku, tych widzów byłoby przynajmniej 2, może 3 razy więcej. 10 tysięcy by nie było, bo ani Gwozdyk, ani Beterbijew to nie są nazwiska znane przeciętnemu kibicowi boksu. Nie mówię przeciętnemu kibicowi sportu. My znamy. Ludzie, którzy interesują się boksem, absolutnie wiedzą. Dla mnie najbardziej taka statystyka pokazująca, jak może się wszystko zmienić w boksie, to 49-8 w ciągu ostatnich 6 minut power punches po stronie Beterbijewa przeciwko Gwozdykowi. To był absolutny pokaz siły. Uściskał go, mało nie wycałował Bob Arum, który wie o tym, że zrobił absolutnie doskonały interes. Dla mnie w tej formie, którą widziałem, Dimitri Bivola w Chicago, on nie ma z Beterbijewem absolutnie żadnych szans. Na najlepszej drodze jest Beterbijew, żeby te tytuły zjednoczyć. No i co dalej? Zapytano go się na ringu, z kim chciałby walczyć. Mówi, ja zawsze mówię to samo. Nie ma żadnego znaczenia. Zresztą pisałem w zapowiedzi tej walki, że kiedy przedstawiono mu propozycję, nawet była taka półśmieszna, półnieśmieszna sytuacja, kiedy padło pytanie, chcesz walczyć z Gwozdykiem? I od razu odpowiedział, nie czekając podczas rozmowy telefonicznej, Beterbijew odpowiedział, tak, chcę walczyć, na co jego ludzie mówili, słuchaj, to może Egis Klimas, cała ekipa z Bobem Arum mówi, no poczekaj, może to już ustalimy jakieś pieniądze, coś, albo wypadałoby poczekać, zanim powiesz, chcę walczyć. Natomiast on nie miał na co czekać. Doskonały pięściarz. Wielkie brawa dla Artura Beterbijewa. Oby takich walk więcej. To jest przyjemność oglądania takich pięściarzy. Pozdrawiam serdecznie. Miłego poranka dla was u mnie. 23:44. Najlepszego.